chodźcie wszyscy, to jest naprawdę kupa miejsca, jak widać. Nie tłoczcie się tam w tamtym przedsionku. Czegoś tam, kurwa. Let's go.
od Karola z chaty, to jego stary powiedział, tak na szczęście, no to dajcie tam Bobu. Podajemy Bobu. Słuchajcie, kurwa, pewnie część pojechała na Persistence dzisiaj z Krakowa, no to mają pecha, bo wszyscy fajni Niemcy są dzisiaj tutaj. Także tam się kurwa użerajcie z herbatami, nie? Chciałbym powiedzieć takie coś i... Co mi tam zapisali? Powiedz, słuchajcie, zapomniałem o jednej rzeczy bardzo ważnej. No to chodzi o to, że nie zapytałem mojego dziadka o przepis na takie ogórki z octu. No i tak zawsze myślałem o tym, że zapytać dziadko o ten przepis, ale sobie myślałem, kurwa, następny raz przyjadę. No i nie zdążyłem. Bo dziadek zmarł. Oczywiście nie chodzi w tej historii o pierdolone ogórki z octu, bo ja sobie rozkminię, jak się robiło, nie? Chodzi mianowicie o to, że odkładamy pewne rzeczy, zapominamy o pewnych rzeczach, wydaje nam się, że wszystko będzie tak jak dawniej, że nic się nie zmienia ogólnie. Tymczasem zmienia się bardzo wiele i ludzie, których mieliśmy koło siebie, odchodzą. Także krótka puenta. Spędzajcie ze swoimi starymi, ze swoimi rodzinami, ze swoimi przyjaciółmi dużo czasu. Nie znacie ich ani godziny, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a potem to możesz tylko żałować, że może warto było przyjść tego dnia do dziadka, przyjechać do niego, pomóc mu z czymś, posprzątać kurwa bartachy u niego na chacie czy coś tam, bo zresztą można tylko gdybać, nie? I jest trochę żal. Dobra. Co tam klapy, kurwa, dalej. Dobra, kawałek taki, kurwa, co? Yeah.
Nazywa się Fatality. Takie rodzajego komod. Kto ją kupił do tej pory? Jesteśmy bardzo wdzięczni. Bez was nie ma nas. Dzięki wielkie. Kawałek z tej rapki dla mojej córeczki i wszystkich chwil spędzonych z nią. Że to, co pokazują w telewizji, te programy takie Ukryta Prawda, takie inne rzeczy, kurwa Warsaw Shore, to wszystko ma jakiś wspólny mianownik, wiecie? Kurwa patologie. Ludzie lubią to oglądać, ten kurwa, ten taki w ogóle, wiecie, wykręcony świat patologii, gdzie ktoś się napierdala, gdzieś jest awantura, tam kurwa się ruchają, tu coś, wiadomo, no to jest element taki życia, ale ludzi kręci po prostu obserwowanie, kukanie w ten taki kurwa świat debili, nie? Kręci nas to, że właśnie tutaj ktoś kogoś zdradził, ta się kurwi, wiecie, tutaj nie wyszło, temu coś, ogólnie wszystko co najgorsze, to my kurwa się tym karmimy, nie? Ja nie będę nic radził po prostu, bo kurwa ja nie jestem odradzenia, nie? Ale łatwo, naprawdę łatwo się wyłączyć, skupić się na tym, co jest fajne. Co jest w życiu fajne i jebać te wszystko kurwą. No nie wiem, no niech się tym kurwa zajmują ludzie, powiedzmy spoza hardcora, my jesteśmy za fajni na ten szajs, umówmy się, okej? Okay? Dobra, gramy tak kurwa. Kawałek o byciu fajnym i przełamywaniu pewnych kurwa barier i tak dalej. Znowu epka. Jailbreak. Yeah.
ostatni kawałek, kurwa. Dzięki Loma, że przyszliście w ten mroźny dzień. Domyślam się, że to się kurwa samo nie chce. Dzięki dla tych, co wszyscy, co przyjechali na Tomka za zrobienie tego koncertu. Sprawdźcie koniecznie Ryski, to jest naprawdę świetny zespół. Dajcie im to, co zasługują. Ostatni kawałek tworzy nam Don. Nowa jak z wami. Byliśmy na dzień. Come on, come on, come on, come on.